Cześć, dajcie znać, czy nas słyszycie. Najlepiej na czacie. Jest ok, super, dobra. Fajnie, cieszymy się, że jesteście z nami. Widzicie, o, jest też Joanna. Cześć. Pozwól mi, Michał, na krótkie intro, bo wam przywołam takie piękne wprowadzenie jak z telewizji. Dobra, super. Czekamy na intro. Super. Rozumiem, że nas widać i słychać. Oczywiście w trakcie prezentacji my się pewnie przełączymy na awatary, żeby nie obciążać połączenia internetowego. Wtedy jest większa szansa, że będziecie płynniej widzieć prezentację, a nam będzie łatwiej odpowiadać na wszystkie wasze pytania. Ja oczywiście będę tutaj dobrym duchem chłopaków i będę cały czas siedzieć na czacie. Będę na takie ad hocowe pytanie odpowiadać od razu, a i też będę zbierać wasze pytania, żeby później podsunąć te najważniejsze chłopakom. Oczywiście później będziemy też chcieli odpowiedzieć na wszystkie z nich. Pewnie też chłopaki dadzą do siebie jakieś namiary, gdybyście mieli jakieś takie bardziej też personalne pytania, na które nie uda nam się odpowiedzieć. No to zrobię w takim razie to intro, na które wszyscy czekają. Ja jestem Aśka Worotyńska i bardzo miło mi Was przywitać na kolejnym webinarium Push Push Go, podczas którego zbieramy najlepszych ekspertów. I to z przeróżnych dziedzin, i oni dzielą się tymi najlepszymi kąskami marketingowymi, które wy później możecie stosować w swojej pracy. Dzisiaj na nasze zaproszenie odpowiedziało aż dwóch Michałów z Content House. Jest z nami, tak jak pewnie chłopaki też zaraz powiedzą, i Michał Bednarczyk, i Michał Grzebyk. Dzisiaj będziemy mówili trochę o tym, co zrobić, żeby stworzyć content, który działa. Czyli z reguły, który sprzedaje, i co zrobić, żeby później sprawdzić, czy rzeczywiście ten content zrobił to, co miał zrobić, czyli sprzedał. Myślę, że możemy startować, skoro nas widzicie i słyszycie. Ja wobec tego oddaję głos chłopakom. Dobra, cześć jeszcze raz wszystkim. Tak jak Joanna powiedziała, nie będziemy wam obciążać serweru, czyli zostawimy nasze awatary. Tak, w taki sposób będziecie nas widzieć. My sobie też będziemy tutaj spokojnie wtedy też prowadzić prezentację. Okej. Jak najbardziej sobie zrobimy jeszcze raz fotkę szybką. Poszło i już ustawiamy tenżeż awatar i działamy. Okej. Także tak, jak już powiedziała Joanna, pracujemy na Content House. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest performance content marketing, czyli jak mierzyć efektywność treści. Ja wam troszeczkę przybliżę dwie kampanie, a później Michał wam bardzo szczegółowo poopowiada o różnych rzeczach związanych z mierzeniem tego, co na co dzień robimy. Tutaj macie nasze stanowiska, prawda? Michał Bednarczyk, Media Manager, Michał Grzebyk, PR and Content Marketing Manager. Tym się zajmujemy na co dzień. I teraz konkret. Dobra, zaczynamy od mFinanse. Opowiem wam historię o kliencie, który przyszedł i był bardzo otwarty, ponieważ mFinanse postanowiło, że spróbuje z nami zrobić projekt, w którym sprawdzą, jak działa content marketing. Oni nie chcieli wyniku dowodzić. To nie było główne założenie. Głównym założeniem tego projektu było dokładne sprawdzenie tego, które treści marketingowe, w jaki sposób i do jakich grup docelowych działają. Więc w ramach tego eksperymentu, bo tak należy go nazwać, stworzyliśmy coś takiego jak mFinanse Blog. Dokładnie to się nazywa kredyty hipoteczne blog. Pod tym adresem czas możecie znaleźć te wszystkie ciekawe rzeczy dotyczące tak strasznej rzeczy jak kredyt hipoteczny, czyli de facto jak się zadłużyć, żeby to zrobić mądrze, jak wziąć kredyt hipoteczny, żeby to zrobić mądrze, jak się przygotować do wzięcia kredytu hipotecznego. Żeby sprawdzić, jakie treści działają, zrobiliśmy chyba 18, z tego co pamiętam, artykułów. Trzy wideo ze specjalistami, dwóch bardzo fajnych ludzi z mFinanse, którzy poopowiadali nam w tych filmach o ciekawych rzeczach związanych z kredytami hipotecznymi i sprawdzaliśmy też infografiki. To, jak działają infografiki. Na infografikach oczywiście przedstawialiśmy różne zagadnienia związane z kredytami hipotecznymi. Co ciekawe, jeżeli się pytam na różnego rodzaju wydarzeniach, o to,
Który rodzaj treści najlepiej zadziałał? Wszyscy mówią, że wideo albo infografiki. Otóż nie. W przypadku mFinanse i kredyt hipoteczny, no bo tym się zajmujemy tutaj w tym przypadku, zadziałały artykuły. Jednak ludzie, którzy chcą się zadłużyć, sami wiecie, że kredyt hipoteczny no to nie jest tak prosta sprawa. Osoby, które kredyt hipoteczny, czyli zobowiązanie na 15, 20, 25 lat, najpierw, żeby skonwertować, o konwersji będzie więcej mówił Michał, te osoby, żeby skonwertować w porządny sposób, muszą się najpierw oczytać o kredytach hipotecznych. O czym dokładnie? Za chwilkę wam jeszcze zdradzę. Generalnie na stronie rzeczywiście pojawiały się różnego rodzaju treści, były to te wideo, były też, jak tutaj widzicie, ramki, które boksy, dzięki którym można było bardzo łatwo skontaktować się ze specjalistami mFinanse i dowiedzieć się więcej o kredytach, bo jak już oczytaliśmy się ciekawych rzeczy, mogliśmy wejść i dalej to czytać. Kolejne treści, tak wyglądała ta strona. Tutaj jest podgląd, jak wyglądał standardowy artykuł na tym blogu, jak wygląda nadal. No macie niby prosty artykuł, ale już się pojawiają takie elementy jak odesłanie do innych tekstów, bardzo ważne. To jest super, super rzecz, czyli możliwość wstępnego obliczenia zdolności kredytowej. To właśnie w tym miejscu bardzo długo nasi użytkownicy, czytelnicy tego medium zatrzymywali się po to, żeby przymierzyć się do kredytu hipotecznego. Osoby, które w taki sposób się przymierzyły, przyjemnie konwertowały. Dokładnie o szczegółach tej konwersji za chwilkę wam jeszcze opowie Michał. Tego rodzaju formularze, czyli właśnie obliczenie zdolności kredytowej, czy też po prostu kończący większość artykułów formularz, były tak jakby integralną częścią naszego kontentu, czyli stworzone treści stworzone przez dziennikarzy, specjalistów we współpracy z ekspertami, bo niektóre teksty, to znaczy większość tekstów była popełniona rzeczywiście przez ekspertów mFinanse, wygładzaliśmy je formalnie, żeby ładnie brzmiały marketingowo, fajnie, to już była praca po stronie dziennikarzy wyspecjalizowanych w zakresie finansów i to wszystko było przeplecione w przyjemny sposób z tymi formularzami, które przed chwilą widzieliście, czyli z kalkulatorem tej wstępnej zdolności finansowej oraz z formularzem, który w bardzo prosty sposób, bo jak sami widzicie, to jest zaledwie imię, numer telefonu, no i wiadomo, RODO, czyli wyrażenie zgód na te wszystkie przyjemne rzeczy, jak kontakt ze specjalistą. To wszystko działało. Jak działało? O tym opowiada Michał. No właśnie, kalkulator najlepiej zadziałał w artykułach. Tu mamy na slajdzie pokazane w konwersji dla grupy osób, które obliczały zdolność kredytową. I widzimy, że dla tego segmentu użytkowników współczynnik konwersji był 141% wyższy. Średni czas, mam nadzieję, że to jest dobrze, czy słychać mnie lepiej? Jest OK. Super. No i jak widać też średni czas sesji znacznie wyższy. 2 minuty 12 to jest średnia dla innych użytkowników, którzy nie skorzystali z kalkulatora. Natomiast ci, którzy skorzystali, aż 4 minuty 39 sekund spędzali średnio na stronie i tak samo przeklikiwali się przez strony znacznie chętniej. Mieliśmy jeszcze na portalu wideo i to też był jeden z kluczowych czynników, który zadecydował o sukcesie kampanii. Generalnie promowaliśmy ekspertów. Byli oni w formie podpisów, byli podpisani pod artykułem, przedstawiliśmy ekspertów. Byli oni także obecni podczas wideo. No i to przełożyło się bezpośrednio na fajny współczynnik konwersji. Badaliśmy również zaangażowanie wideo tylko na stronie, nie na kanale YouTube, ponieważ standardowo, jeśli wkleicie sobie filmik na YouTubie na stronę, to będziecie mieli oczywiście statystyki z YouTube'a, natomiast one się tyczą
całego kanału YouTube i wyświetleń na platformie YouTube. Natomiast jeśli sobie specjalnie ustawicie eventy do Google Analytics, to może to sobie zbadać, jak użytkownicy oglądali wideo, tylko że ci, którzy byli tylko na stronie. No właśnie, i też oprócz standardowych badań treści poprzez na przykład mapy ciepła, zbadaliśmy też widoczność elementów. Mapy ciepła mają ten minus, że jeśli użytkownik scrolluje stronę, to wtedy widzimy, że na przykład przeskrolował 100%, natomiast niekoniecznie był zainteresowany treścią, dlatego widoczność elementu to jest fajny wskaźnik, który można zmierzyć i takie dane wysyłamy do Google Analytics, czyli na przykład infografikę podzieliliśmy sobie na kilka części i na przykład właśnie pierwsza część była oglądana przez 15 sekund przez większość użytkowników. Druga część nie była tak chętnie oglądana. No i to świadczy o tym, że właśnie możemy sobie zoptymalizować taką infografikę. Kolejna ciekawa sprawa, oprócz standardowych wskaźników dotyczących zaangażowania, czyli na przykład scrollowania, średni czas sesji, wskaźnik strony sesja, możemy sobie zbadać też, czy użytkownik przeczytał dany fragment. Również tutaj wykorzystujemy widoczność elementu i wysyłamy taki event do Google Analytics, jeśli na przykład ten fragment użytkownik tak minimalnie jest w stanie przeczytać 15 sekund, to my sobie wysyłamy taki event do Analyticsa i jeśli miał właśnie ten tekst przez taki czas na stronie, to znaczy, że no, najprawdopodobniej przeczytał. Patrzymy również na grupy artykułów, nie tylko na pojedynczy artykuł, ponieważ mając portal musimy też przeanalizować wszystkie artykuły naraz, całą tematykę, typy treści, które są na przykład kalkulator, czy też treść jest dla średnio zaawansowanych. No i właśnie takim głównym oczywiście wskaźnikiem są konwersje, czyli zostawienie formularza. Są też mikrokonwersje, czyli na przykład czas spędzony na stronie. Możemy sobie tych mikrokonwersji naprawdę bardzo, bardzo dużo ustawić. Oprócz tego badamy oczywiście główną tematykę artykułu, czyli jeśli mamy na przykład kilka artykułów, to stawiamy sobie takie tagi tematyczne, tak jak mamy w WordPressie normalnie tagi, gdzie możemy przeklikiwać się do podobnych treści, to te dane wprowadzamy do Google Analytics. Badamy również, tak jak mówiłem wcześniej, typ treści, czy w artykule jest kalkulator, czy to jest treść też dla średnio zaawansowanych i badamy też znacznie drobniejszą rzecz, czyli przekaz, czyli fragmenty tekstu i dla tego artykułu, który jest na slajdzie, podzieliliśmy przekaz na trzy części na temat tego, że nie warto brać kredytu na własny wkład, a także wszystkie argumenty, wszystkie sposoby na wkład własny podzieliliśmy na dwie części, ponieważ tak się zmieściły, połowa się tylko zmieściła na ekranie, więc sprawdzaliśmy, czy użytkownik zapoznał się z pierwszą połową i następnie też braliśmy pod uwagę, czy doszedł do końca, czy przeczytał wszystkie argumenty. I co możemy sobie zrobić z taką pogłębioną analizą kontentu? Możemy oczywiście optymalizować treści marketingowe, to są też świetne dane biznesowe dla klientów na poziomie na przykład produktu, sprzedaży, obsługi klienta. Warto stworzyć segment osób, które wypełniły formularz i wtedy sobie możemy zobaczyć, jakie tagi właśnie charakteryzują tych użytkowników. Czyli w tym przypadku to była niska, czytali najczęściej osoby, które skonwertowały, czytały najczęściej artykuł na temat niskiej zdolności kredytowej, na temat ubezpieczenia kredytu, na temat dodatkowych kosztów. Jeśli chodzi o formę kontentu, to właśnie kalkulowały. Kontent był średnio zaawansowany, oglądali również wideo i z kluczowych przekazów badali zdolność kredytową, dowiadywali się o tym. Czytali o kosztach cyklicznych, jednorazowych, o ubezpieczeniu od śmierci, to też jest bardzo ważne w tym przypadku, a także o ubezpieczeniu od utraty pracy. Czyli bardzo fajnie możemy sobie zbadać, jak osoby, które konwertują, co ich charakteryzuje i jakie treści dokładnie skonsumowali.
Tak, tutaj ja w tej części kontentowej jeszcze troszeczkę dorzucę. Tak jak Michał powiedział, taka analiza pozwala nam bardzo dokładnie później briefować dziennikarzy, czy też wracać na przykład do specjalistów, w tym przypadku do specjalistów M-Finanse, którzy mogą jeszcze lepiej odpowiedzieć na pytanie użytkowników, czyli w jeszcze lepszy sposób spowodować, że artykuły, czy też inne treści oferowane przez nas będą dokładnie odpowiadać na potrzeby użytkowników, bo widzimy po prostu, czym się interesują. Chociażby analiza tych infografik, czy później właśnie artykułów nam to pozwala. Czyli cały czas, jak to często powtarzam, strategia kontentowa nigdy nie jest zamknięta. Dlatego uczymy się naszych użytkowników i dzięki temu rozwijamy serwis. Dodam, że warto nie tylko opierać się o mapy ciepła i nagrania sesji, ponieważ tu pojawia się problem, żeby właśnie te treści szybko przeanalizować w grupie. Musimy każdą mapę ciepła sobie przeglądnąć, wszystkie nagrania musimy obejrzeć, dlatego właśnie tagowanie i wysyłanie eventów do Analyticsa to jest świetna sprawa i znacznie przyspiesza proces analizy, ale nie tylko do analizy możemy wykorzystać te dane. Oczywiście możemy też, coś się tutaj zacięło. Okay. Możemy to wykorzystać przy kampaniach płatnych. Na tej podstawie optymalizujemy reklamy. Wprowadzamy z powrotem te dane do systemów reklamowych, wykorzystujemy je na potrzeby remarketingu. Możemy tworzyć podobną grupę odbiorców. I to jest bardzo fajna sprawa właśnie w konstrukcji remarketingu, bo jeśli zauważymy, że osoby, które skonwertowały, zapoznały się z ilością argumentów i mamy segment użytkowników, która na przykład zapoznała się tylko z kosztami cyklicznymi, z kosztami jednorazowymi, to wtedy na przykład w remarketingu wiemy, że oni muszą się jeszcze dowiedzieć o ubezpieczeniu od śmierci, o ubezpieczeniu od utraty pracy i o badaniu zdolności kredytowej. Także to jest bardzo, bardzo ciekawa forma tworzenia scenariuszy remarketingowych. No i tutaj mamy przykład w naszej kampanii. Na podstawie obliczeń z kalkulatora wyszło nam, że użytkownicy oczekują szybszego okresu spłaty, a także chcą mieć niską ratę miesięczną. No i to oczywiście pogrążyło ich zdolność kredytową. Dlatego też przedstawiliśmy w remarketingu 10 sposobów na zwiększenie zdolności kredytowej i dla współczynnik konwersji dla osób, które przeczytały ten artykuł, był 172% wyższy. Także zadziałało to bardzo dobrze. I teraz tak, jeszcze obiecałem, że powiem Wam coś nieco o treściach, które były najczęściej czytane. Jako że jesteśmy w kraju nad Wisłą, to mamy tak przyjemną sytuację, że najczęściej czytanym artykułem na naszym blogu był artykuł dotyczący tego, czy mogę wziąć kredyt hipoteczny bez wkładu własnego. To generalnie totalny evergreen, wszyscy to czytali, rozczytywali się w tym artykule. To poniekąd też wychodzi z późniejszych analiz, że rzeczywiście osoby, które wstukały się w kalkulator, miały no nie do końca taki budżet, jakby chciały dysponować. Drugim najczęściej czytanym tematem był temat singla, czyli to, czy osoba będąca singlem może wziąć kredyt hipoteczny. Na to odpowiedź też można znaleźć na tym blogu. Widziałem, że padło tutaj parę na szybko na nie od razu odpowiem, bo tak. Było pytanie na pewno o to, czy klient dostarczał treści do naszych artykułów, jak najbardziej. Tutaj wsparcie było ogromne ze strony klienta, ponieważ każdy z tych artykułów był tworzony w ścisłej współpracy z ekspertami M-Finanse. To oni dosyłali nam coś, co my nazywamy roboczo wkładem mięsnym i później dopiero te informacje, bardzo szczegółowe, były przerabiane na język taki bardziej strawny, bardziej marketingowy, docierający do ludzi, były przerabiane właśnie przez dziennikarzy. Tak, jeżeli chodzi o inicjatywę, jak najbardziej to klient był stroną pierwszą. Czyli klient przyszedł i jasno i wyraźnie powiedział, że
Tak, on oczekuje działań content marketingowych że chce spróbować tych trzech różnych formatów, to znaczy filmów, artykułów i infografik. Agnieszka, masz rację, bez udziału klienta nie udałoby się merytorycznie, to znaczy udałoby się merytorycznie, bo pracowaliśmy z dziennikarzami z branży finansowej, także z klientem rozliczaliśmy się za słowa czy znaki ze spacjami. Chyba nas słychać. O, słyszysz nas super. Nie było rozliczenia oczywiście za słowa, rozliczenia za artykuły. Średnio przyjmowaliśmy, że taki artykuł powinien mieścić się w ramach około 3,5 tysiąca do 5,5 tysiąca znaków ze spacjami. Żeby to po prostu było czytelne, łatwo strawne, ale też merytoryczne. Nie mogło być po prostu za krótkie. Okej, lecimy dalej, później najwyżej jeszcze, jeżeli przypadkiem pominęliśmy któreś z pytań, to Joanna na pewno je zbiera i będziemy mogli chciałem na koniec. Jedno pytanie odnośnie, co było finalną konwersją, to było wypełnienie formularza, natomiast też zbieraliśmy parę mikrokonwersji, ale finalna konwersja to było wypełnienie formularza. Filip, nie jesteśmy z korporacji, jesteśmy z agencji, dwóch chłopaków z agencji, która zajmuje się content marketingiem na co dzień. Dokładnie. I tak, teraz. Filip, pytałeś uczestników. Dobra, okej. Okay. Sorry, wyrwałem się. Union Investments, czyli zostajemy w kwestiach smutnych, bo finansowych. Tam mówiliśmy o tym, jak zadłużyć się na długie lata i wziąć kredyt hipoteczny. Okej, okay, ale przyszedł do nas niedawno drugi klient i to jest projekt, który robiliśmy w partnerstwie z agencją Insignia, Union Investment. Tutaj zadanie było przed nami postawione też bardzo ciekawe i też tutaj była jak najbardziej proaktywna postawa klienta, ponieważ klient przyszedł i powiedział, że chce ze swoim produktem, czyli z możliwościami oszczędzania na emeryturę, dotrzeć do specyficznej grupy docelowej, a słowo mówiąc do B2B, czyli do osób, które mają po prostu jednoosobową działalność, coś z czego jest znana nasza branża, prawda? Bardzo, bardzo dużo osób w naszej branży ma taką działalność jednoosobową, rozlicza się w dość specyficzny sposób ze swoim pracodawcą, stałym lub niestałym, różnego rodzaju freelance i tak dalej. I niekoniecznie myślimy o tej naszej przyszłości finansowej, a wszystko po to, żeby ten produkt Union Investment jest po to, żebyśmy na koniec życia, to znaczy na emeryturze, mogli wyglądać tak jak ten pan. Zapewne kojarzycie tę przemiłą postać i co ciekawe, ta postać stała się naszym twarzą naszej kampanii. Tak, to właśnie Harold, którego na co dzień znamy z bardzo różnych ciekawych kreacji, stał się twarzą kampanii i specjalnie dla niego i specjalnie dla Union Investment stworzyliśmy stronę Oszczędź Sobie. Tutaj Oszczędź Sobie oczywiście w domyśle tej bardzo słabej, memicznie śmiesznej emerytury. To właśnie przed tym... Monika, nie słychać cię? O, znaczy nie słychać nas, to już mam nadzieję, że zaraz będzie. Dobra. O produktach finansowych chcieliśmy powiedzieć z przymrużeniem oka. Oczywiście Harold był takim pierwszą częścią kampanii, on cały czas jest obecny w tej kampanii, ale był pierwszą częścią kampanii, która miała wciągnąć nas, ludzi z branży, szeroko pojętej branży marketingowej. I dzięki temu, że mieliśmy Harolda, który no, dość specyficzny sposób przybliżał nam zagadnienia związane z oszczędzaniem na emeryturę, mogliśmy prowadzić taką komunikację. Późniejsze etapy komunikacji to już chodziły troszeczkę poważniejsze tematy, chociaż cały czas ugryzłem specyficznym językiem. W ramach kampanii zrobiliśmy też akcję troszeczkę bardzo offline'ową, ponieważ do wielu agencji w Polsce wysłaliśmy taki mały podarek.
To były chusteczki higieniczne, zapakowane w takie zgrabne opakowanie. Chusteczki, które pozwalają otrzeć łzy przy przyszłej emeryturze. Nawet można, część z Was może je dostała ostatnio na konferencji May My Day, bo tam też byliśmy i też mówiliśmy o tym projekcie. Ważna sprawa, Jacek Kotarbiński. Do projektu zaprosiliśmy właśnie Jacka Kotarbińskiego, który napisał bardzo, ale to bardzo ciekawy e-book dotyczący przyszłości branży kreatywnej. Wyprzedzając pytania, nie, to nie była stricte sprzedażowa czy też reklamowa treść. Tam naprawdę jest bardzo ciekawa osoba, trzech młodych ludzi, którzy pokazują, znaczy na przykładzie których Jacek pokazuje, jak najprawdopodobniej będzie wyglądała nasza branża, nasza kreatywna branża w przyszłości, czy rzeczywiście roboty wygryzą nas z roboty, o, tak mi się powiedział. Tutaj oczywiście testowaliśmy różne kreacje, każdy z Was pewnie bez problemu odpowie, że jednak Jacek lepiej się klikał, bo to jest jednak żywy człowiek. W naszych czasach na razie jeszcze nie mamy aż tak dużego zaufania do robotów. Jacek wzbudza dużo większe zainteresowanie, a o konkretach, o liczbach, bo na tym się dużo lepiej zna, opowiada dalej Michał. No właśnie, aż 22% wyższy był współczynnik klikalności i o 33% był niższy koszt konwersji. Także no, warto zatrudniać influencera do kampanii content marketingowych. Jeśli chodzi o miejsca docelowe, to świetnie sprawdziły się portale marketingowe. Marketing przy kawie na pierwszym miejscu, ale zaraz później social press, 18,14% współczynnik konwersji. Przypominam, że to było pobranie e-booka, nie zostawienie kontaktu, to nie był lead sprzedażowy, natomiast jest to dosyć wysoki współczynnik konwersji. Ok, tutaj użyliśmy postać Harolda, który jest naszym emerytem. Uderzyliśmy do branży kreatywną tekstowo, wszyscy znamy Black Friday i to dobrze się przełożyło na efekty, współczynnik klikalności był wyższy. Co ciekawe też ilość przyczesywanych stron na sesję była wyższa, czyli to nie był tylko clickbait, tylko za tym szła też wartościowa treść i angażowaliśmy na stronie użytkownika, który zapoznawał się z tematem IKX. Z kolei to było na Google, natomiast na Facebooku również postawiliśmy oczywiście na Harolda. To jest miejsce, gdzie on tak naprawdę żyje i bardzo dobrze się ma. I współczynnik klikalności CTR wyniósł 7,33%, co w przypadku branży finansowej to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry efekt, bardzo dobry wynik. I koszt sesji w porównaniu z kampanią, gdzie była taka bardziej, no powiedziałbym, kreacja taka typowo pod finansówkę, był ten koszt sesji spadł 9-krotnie. Także warto stworzyć coś niestandardowego i no, uzyskać atencję użytkowników, tak żeby później wciągnąć ich temat i pobudzić ich intencje dotyczące IKX-a. Badaliśmy sobie konsumpcję treści poprzez scoring. Każda akcja użytkownika była punktowana. Przeczytanie artykułu, czyli określiliśmy, że to zajmie mniej więcej jedną minutę. Jeśli ktoś był minutę na stronie, uznaliśmy, że czytał artykuł, dostawał 10 punktów. Branie e-booka to było 50 punktów, 150 punktów za finalną konwersję. I takie podejście pozwala nam dużo lepiej optymalizować reklamy. Patrzymy sobie wtedy na grupy reklam pod kątem nie tylko finalnej konwersji, która w branży finansowej no nie jest ją tak łatwo uzyskać, dlatego no, trzeba mierzyć mikrokonwersje, ponieważ to nam mówi o tym, jak czy reklama rozgrzewa, czy też nie użytkowników. I tu na przykład widzimy, że osoby, które interesowały się kontami oszczędnościowymi, miały najwięcej punktów. Oczywiście to możemy sobie zestawić z wydatkami, jakie ponieśliśmy na reklamę i wówczas wychodzi nam wzrost inwestycji i jesteśmy bardzo dobrze w stanie zmierzyć efektywność reklamy. Skorzystaliśmy też z technologii, która jest przeznaczona
dla e-commerce, to są dynamiczne reklamy na Facebooku, z tym, że my potraktowaliśmy artykuły jako produkty i w momencie, kiedy użytkownik skonsumował artykuł, to dosprzedawaliśmy mu podobne artykuły. No i to jest dynamiczna personalizacja treści, bardzo dobrze dopasowane treści. Zawęziliśmy jeszcze, stworzyliśmy segmenty użytkowników na podstawie płci i mężczyźni dostawali obrazki z mężczyzną, kobiety z kobietami. No i to bardzo wpłynęło pozytywnie na zwiększenie konsumpcji treści. Z kolei im więcej użytkownik konsumował, to wtedy bardziej reklamy bardziej sprzedażowe uruchamiały się. Także warto stworzyć sobie takie reguły na podstawie, reguły remarketingowe na podstawie właśnie konsumpcji treści. Kolejna sprawa to jest zbieranie tych wszystkich danych. Warto je zebrać na przykład w formie pulpitu analitycznego w Google Data Studio. No, przeklikiwanie się codziennie przez Google Analytics jest dosyć czasochłonne, więc i też nie każdy w zespole, czy to po stronie naszej, czy po stronie klienta, nie każdy musi znać w sposób zaawansowany Google Analytics. Ważne, żeby każdy miał dostęp do wartościowych danych i i na przykład mamy tutaj dosyć nietypową sprawę, jeśli chodzi o dane. Stworzyliśmy swój własny wskaźnik. To jest współczynnik widoczności formularza. Tutaj on jest w tym miejscu. No właśnie, bo czasami jest tak, że mamy formularz, puszczamy kampanię, nic się za bardzo nie dzieje, wpada kilka leadów, no i tak naprawdę no, do końca nie wiemy, co się dzieje, jeśli tego nie przeanalizujemy. I my sprawdzamy, czy w ogóle użytkownik patrzył na formularz przez na przykład 5 sekund, bo jeśli patrzył na formularz przez 5 sekund, nie skonwertował, to znaczy, że musimy sobie optymalizować treść w formularzu kontaktowym. Natomiast jeśli bardzo mało osób dochodziło do tego formularza, ale na przykład połowa zostawiała kontakt, to znaczy, że trzeba optymalizować bardziej treść artykułu. Także no, taki pulpit analityczny to jest świetna sprawa, przyspiesza, automatyzuje pracę i daje lepszą kontrolę nad kampanią. I teraz sobie przejdziemy do części związanej z ekosystemem dystrybucji content marketingu. Zobaczymy sobie, jakie trendy, co się już dzieje. Także można to w tym momencie porównać do tego, że z WordPressa powoli content marketing marek przekształca się tak naprawdę we Frankensteina. I no właśnie, czy to będzie postać czy negatywna, to wszystko zależy od nas, marketerów. WordPress oczywiście jest standardem i nic się w tym zakresie nie zmieni, natomiast dzieje się bardzo dużo innych ciekawych rzeczy, chociażby jak chatboty, które sprawiają, że marki właśnie pobudzają no, jakąś kreację do życia. I przenosimy się teraz do Japonii, 2 lata wstecz, kraj nie tylko kwitnącej wiśni, ale również kwitnącej innowacji. Tam naprawdę dużo się dzieje w tym temacie. Oczywiście też przemiany społeczne są bardzo znaczące. Dla nas to może być troszeczkę szokujące. To, że na przykład ktoś sobie kupi wirtualną dziewczynę do domu. I to jest właśnie narzędzie Gatebox. Można sobie wybrać jeden z awatarów. I na czym to polega? Oczywiście możemy się komunikować głosowo z wirtualnym asystentem. Działa to podobnie jak Google Asystent, czy też jak Alexa. Zadajemy pytania, otrzymujemy na nie odpowiedzi, pytamy się, mówimy dzień dobry, otrzymujemy informację pogodową. Tu też wchodzimy w takie bardziej emocjonalne tematy, jak relacje z dziewczyną, czyli na przykład Gatebox, gdy jesteśmy w pracy, potrafi wysłać wiadomość na Messengerze z pytaniem, co u nas słychać. Także taki mały small talk, który jest przeznaczony dla relacji bliższych, jest to tutaj uwzględnione. Dodatkowo super nowością jest to, że postać tej wirtualnej asystentki jest w formie hologramu. Chatbot jest zintegrowany z urządzeniami w całym domu, także może sterować światłem,
nawet piekarnikiem, jeśli mamy taki, który jest się w stanie włączyć. Oprócz tego ma również sensory. Sensor ruchu, kamerę. Także ten chatbot no, widzi i wyczuwa więcej. Czyli jeśli przychodzimy do domu sobie, to wówczas wirtualny asystent wie, że jesteśmy w domu. No, wizja troszeczkę przerażająca chyba, ale też na pewno pod kątem innowacji jest to dosyć fascynujące. Warto zobaczyć sobie film reklamowy tego produktu, jak to wygląda w praktyce. I wracając do postaci, która widnieje po prawej stronie, to jest Hatsune Miku, która jest wirtualną gwiazdą. Jeśli kojarzycie Gorillaz, to jest podobna sprawa, tylko muzycy Gorillaz istnieją, natomiast Hatsune Miku została stworzona jako syntezator mowy, później przekształciła się właśnie w wirtualną gwiazdę pop, ma 2,5 miliona fanów na Facebooku i jeździ w ogromne trasy koncertowe, występowała między innymi przed Lady Gagą. Także no, na pewno postać mocno zakorzeniona teraz w popkulturze. Przychodzą tłumy fanów i na pewno to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Na YouTubie jest mnóstwo jej koncertów, także też warto sobie zobaczyć taką ciekawostkę. No właśnie, bo chatboty tworzą nam nowy poziom zaangażowania. Oczywiście w Japonii to jest zawsze, idzie w formę przesady. Jeden z fanów Hatsune no, wziął ślub z hologramem. Było to możliwe, ponieważ stworzył wersję materialną w postaci lalki, dlatego zgodnie z prawem japońskim można było, mógł wziąć ten ślub. Co ciekawe, nie tylko w Japonii mamy takie zapędy. Na przykład Amazon podał dane z 2017 roku, że około Alexa, czyli wirtualny asystent Amazona, miał około 1 milion zapytań odnośnie właśnie oświadczyn. Oczywiście to były pewnie żarty w większości, natomiast ten trochę przerażający trend jest widoczny. Natomiast chcieliśmy pokazać przez ten slajd, jak właśnie marki mogą tworzyć zaangażowanie. Oczywiście tutaj trzeba się dostosować też do rynku, na którym jesteśmy. No, w Japonii można sobie na pewno więcej pozwolić. No właśnie, i te wszystkie chatboty, które tworzą marki, mogą się zamienić w Frankensteina, a mogą być użytecznym narzędziem. Na pewno tworząc chatbot chociażby na Messenger, nie warto robić tego samego, co jest na stronie, ponieważ to nie wnosi żadnej wartości. Chatbot to powinien mieć formę narzędzia i wnosić wartość dodaną i ułatwiać oczywiście użytkownikowi życie. Powstanie tego typu urządzeń, właśnie wirtualnych asystentów, spowodowało, że mamy nowe wolumeny danych i o ile stary podział to jest mobile, desktop, tablet, to teraz zaczyna nam dochodzić nowe urządzenia. Na razie tego nie widać w Google Analytics, ale na pewno w przyszłości Google udostępni taką możliwość, żeby na przykład zbadać, czy użytkownik kontaktował się, przeglądał stronę, może to za dużo powiedziane, przeglądał stronę, ale wysłuchał na przykład treści, jest to możliwe poprzez na przykład asystenta Google i był wtedy na przykład w kuchni albo w sypialni, bo wszystkie smart speakery użytkownik zaznacza, gdzie te urządzenia się znajdują. Pojawiają się też coraz częściej smart speakery w samochodach. Reklamę Google Ads możemy już, reklamę displayową, przepraszam, reklamę wideo możemy kierować na telewizory. To nie jest żadna nowość. Oprócz smart speakerów pojawiają się też smart displaye, czyli nie tylko komunikacja głosowa, ale też możemy od razu, wirtualny asystent może nam od razu zobrazować treści. I to jest bardzo fajne połączenie. No generalnie troszeczkę za dużo patrzymy sobie w ekrany, więc technologia głosowa na pewno nas odciąży. Myślę, że niektórzy podchodzą do tego teraz negatywnie, ponieważ no, chociażby taki asystent Google jest troszeczkę jak przygłuchawa babcia czasami. Trzeba powtórzyć do niej, do asystenta trzeba powtórzyć komendę. Natomiast
Jeśli chodzi o telefony komórkowe, to przypomnijmy sobie, jak to z nimi jest, że nie zawsze uda nam się wcisnąć odpowiednią literę T9, czasami coś źle zinterpretuje. Dlatego myślę, że to nie jest absolutnie bariera technologiczna, jeśli chodzi o popularność chatbotów głosowych. Tym bardziej, że patrząc na rynek amerykański, to co czwarty Amerykanin ma w domu inteligentny głośnik. I co ciekawe, średnio ma 2,3 urządzenia na dom. Czyli to będzie cały ekosystem w domu, w którym będziemy się komunikować. My jako marketerzy będziemy mieli nowe możliwości, jeśli chodzi o właśnie dobieranie kontekstowo treści, bo jeśli ktoś jest w kuchni, to no, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jakie treści może... Lubię na bocz między innymi, o czym pisaliście na czacie. A to może w sypialni jeszcze pasuje. Nowy typ urządzeń daje nam nowy kontekst, czyli Daily Routines w asystencie Google'a. Można powiedzieć, że to jest nowa forma subskrypcji. Jeśli mamy swoją aplikację na asystenta Google, wtedy możemy zapytać się użytkownika o pozwolenie, czy chce od nas otrzymywać treści w ramach właśnie swojej takiej dziennej rutyny. Ponieważ użytkownicy asystenta Google na przykład witają się z nim rano i mówią do niego dzień dobry i Google przedstawia spersonalizowane informacje, to może być, zazwyczaj to jest pogoda, czy będzie padało, czy są korki, przedstawia najważniejsze wiadomości. Oprócz tego może też przedstawić nasz content. Czyli na przykład przedstawiamy wiadomości biznesowe, przedstawiamy nasz podcast, przedstawiamy nasz najnowszy quiz. Form może być naprawdę bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę to dopiero się rozwija. Jak mówiłem, to jest świetny kontekst, jeśli chodzi o marketing. Wiemy, że użytkownik właśnie się ubiera do pracy. W momencie, kiedy przywita się ze swoim asystentem w samochodzie, wiemy, że jest w samochodzie i to jest świetny na przykład moment, żeby zaprezentować mu podcast biznesowy albo żeby na przykład sprawdził sobie ważne dla niego wskaźniki, z których korzysta w pracy. Także jeśli chodzi o narzędzia analityczne, to też jest super sprawa, żeby mieć aplikację na asystenta Google. No i to nam daje, te mikromomenty są jak najbardziej do wykorzystania. Wiecie, że asystent Google wystartował po polsku. Są lepsze i gorsze aplikacje w tym momencie, natomiast warto się uzbroić w cierpliwość, bo chatboty głosowe na pewno gdzieś no, zakorzenią się w tym naszym ekosystemie i jest to fajna forma prezentacji treści, tym bardziej, że możemy odpocząć sobie i nie musimy się patrzeć po prostu w ekran. I jeśli chodzi o chatboty głosowe, to oczywiście technologia dąży do tego, żeby one nie były sztuczne. Chatboty głosowe mają przypominać, ich mowa ma przypominać mowę ludzką. Dlatego został stworzony język, który jest, idea jest podobna jak HTML, tylko że to jest język dla głosu, Speech Synthesis Markup Language. Na przykład możemy sobie określić przerwy w trakcie mówienia, czyli wszystkie oddechy jak najbardziej mogą być uwzględnione właśnie w takiej syntetycznej mowie. Możemy kontrolować wymowę, bo jeśli na przykład teraz asystent Google będzie nam czytał tekst po polsku i w tekście będzie nazwa angielska, to przeczytają śmiesznie po prostu, nie przeczytają po angielsku, a jeśli ją sobie zaznaczymy to tagami SSML-u, to wówczas będzie przeczytał tą nazwę poprawnie, tak samo tempo wypowiedzi i wiele innych czynników, które się składają na ludzką mowę, to wszystko możemy sobie określić. Google generalnie dąży do tego, żeby wyniki wyszukiwania no, zawęzić jak najbardziej, żeby dostarczyć wartościową odpowiedź od razu użytkownikowi. To oczywiście jest związane z asystentem Google'a. Asystent będzie docelowo czytał strony internetowe, dlatego warto się technologicznie do tego przygotować poprzez strukturalne dane na stronie.
No, przygotujemy naszą stronę, żeby mogła być przeczytana przez asystenta Google. Oprócz tego w wyszukiwarce mocny jest trend związany z feature snippets, czyli mamy tak zwany answer box, gdzie widzimy od razu odpowiedź na nasze konkretne pytanie. Dlatego no, ta pozycja zerowa jest kusząca. OK, w takim razie wracam do slajdu z nowymi formatami reklamowymi. Platforma Adlingo, która zdaje się, że należy do Google Ads i też możemy się spodziewać, że takie zmiany w Google Ads się pojawią w przyszłości. Ta platforma umożliwia reklamę displayową, która jest połączona z chatbotem, czyli użytkownik nie wychodząc z portalu, na którym na przykład czyta artykuł, może podjąć interakcję z chatbotem. Tu widzimy po lewej stronie przykład reklamy samochodu, gdzie można wybrać sobie konkretną ścieżkę, przebyć na podstawie tego, co chcemy się dowiedzieć o danym samochodzie. Dlatego nie tylko Facebook i Messenger i reklamy z chatbotem, które zresztą świetnie się sprawdzają i warto to robić. Tylko również Google Ads dołącza do tego trendu chatbotowego. Po prawej stronie natomiast widzimy reklamę z AdQuesto, o którym ostatnio jest bardzo głośno. I forma quizu i połączenie quizu i displayu to też super sprawa, jeśli chodzi o zaangażowanie użytkownika. I tak naprawdę taki trend grywalizacyjny, no to jest na pewno coś, co warto wdrożyć, czym możemy się wyróżnić no, na tle innych reklamodawców. Jeśli chodzi o platformy społecznościowe, to mocnym trendem jest Stories, natomiast nie każdy wie, że Google również inwestuje w Stories i tu mamy przykład zapytania w wyszukiwarce Michael Jordan i możemy sobie wejść w Stories, które jest w tym miejscu i Google prezentuje zbiór artykułów, które odnoszą się do życiorysu tego koszykarza w zależności od daty. Czyli warto w przyszłości pomyśleć o tym, żeby nasze artykuły były również miały takie stories w sobie. To się robi poprzez AMP, taki specjalny format. No i dzięki temu Google będzie nas mógł umieścić w takim ekosystemie stories i na pewno to będzie nowe źródło ruchu. Jeśli chodzi o format AMP, to on nie tylko jest świetny, jeśli chodzi o na przykład banery, o reklamy, ponieważ no, AMP charakteryzuje się tym, że bardzo kompresuje, to jest bardzo lekki format reklamowy, dlatego tworząc takie reklamy displayowe na AMP, mamy większą pewność, że ona się na pewno wyświetli, a nie tylko będzie się ładowała, aż użytkownik jednak przeskroluje na dół i nigdy nie zobaczy naszej reklamy, ponieważ no, nie mamy pewności, czy ta reklama się wyświetliła, załadowała do końca, szczególnie jeśli jest animowana. Dlatego warto robić reklamy w AMP, ale również warto też pomyśleć o AMP i e-mail marketingu. Gmail no, jakiś rok temu ogłosił, że będzie supportować format AMP, no i troszeczkę powiało świeżością w e-mail marketingu. Na slajdzie widzimy przykład booking.com. W treści maila możemy sobie przeglądać ofertę, tak jakbyśmy przeklikiwali stronę. No dlatego na pewno w przyszłości trzeba obserwować ten trend. Nie jest to na tu i teraz, ponieważ nie wszystkie programy pocztowe supportują AMP, dlatego no w realiach, gdzie jednak mamy dużo skrzynek pocztowych w Polsce, na Interi, na WP, no niekoniecznie każda firma będzie chciała robić segmenty tylko z mailingiem pod Gmaila właśnie w formacie AMP. I wracamy sobie do chatbotów. Okazuje się, że nie tylko słyszą jako wirtualni asystenci, ale również mogą mieć oczy. Chodzi tutaj o przetwarzanie obrazu. Tu jest przykład, jak komputer potrafi przetworzyć zdjęcie dania. I na tej podstawie jest w stanie, ten model predykcyjny jest w stanie nam wylistować składniki.
No i to oczywiście dla na przykład marek w branży FMCG, które posiadają portal związany z kulinariami, to jest na pewno super sprawa. Możemy nie tylko analizować content, ale na przykład może content, który wysłali nam użytkownicy. Często jest tak, że dzielimy się zdjęciami potraw, które przygotowaliśmy, ale również możemy też możemy również, że tak powiem, w locie, w czasie rzeczywistym odpowiedzieć użytkownikowi coś, co go na pewno zaskoczy, ponieważ no, nie każdy się spodziewa, że robot jest w stanie przeanalizować zdjęcie, które właśnie mu wysłaliśmy. W przyszłości, jeśli chatboty będą miały większy dostęp do kamer, to totalnie zmieni kontekst, w jakim będą mogły prezentować treści. Web pushe i marketing automation. Warto korzystać nie tylko z prostej funkcjonalności web pushy, z prostych wysyłek, ale warto generalnie tworzyć sobie segmenty i patrzeć na to, analizować i warto analizować to, co klikają użytkownicy i na tej podstawie właśnie tworzyć segmenty. Tu jest przykład porzuconego koszyka, natomiast w e-commerce, natomiast w naszym przypadku byłoby to coś bardziej kontentowego, czyli jeśli ktoś przeczytałby artykuł, to my piszemy do niego, wysyłamy mu web push, w którym zwracamy się do niego po imieniu i mówimy, hej, czytałeś artykuł o tytule takim, dlatego mamy dla ciebie coś takiego. To sprawi na pewno, że będzie nam się łatwiej przebić przez ścianę web pushy, ponieważ no, teraz, no niestety, gdy zapiszemy się do dużej, gdy jesteśmy subskrybentami wielu takich wysyłek, to no, ciężko się przebić przez ścianę web pushy, dlatego personalizacja i marketing automation pomoże nam się wyróżnić i zwiększać CTR-y i zaangażowanie użytkowników. I teraz tak na podsumowanie, to jest taki nasz ekosystem dystrybucji kontentu, oczywiście w określonej wersji, ponieważ możemy ściągać ruch na naszą stronę poprzez wiele innych kanałów. My najczęściej używamy Google Ads, oczywiście wyszukiwarki YouTube'a, Facebooka płatnego. Kierujemy użytkowników do portali, ale także do chatbotów, co jest nowością. Zbieramy listę subskrybentów z e-mail marketing, Messenger. Też asystenci Google'a będą wchodzili w nasze działania. Mamy kilka projektów, które niebawem będą miały premierę. Notyfikacje web push oczywiście i SMS-y. Każde z tych. Coś nas nie słychać? Czy... Słyszycie nas? Dobra, fajnie, bo myślałem, że te znaki zapytania dotyczą nas, ale na szczęście jeszcze jesteśmy. Okej, jeśli chodzi o listy subskrybentów, warto się zastanowić, które kanały są dla nas odpowiednie. Natomiast teraz jest trend wszechkanałowości, dlatego no, warto, im więcej, tym lepiej tak naprawdę, bo niektórzy wolą czytać newslettery na maila, niektórzy wolą Messenger. Też te kanały mają różną charakterystykę, niektóre mają większe open rate, inne mniejsze. No warto to przemyśleć, ale im więcej tak naprawdę konkretnych źródeł, tym lepiej, bo tego oczekują od nas użytkownicy. Warto personalizować treści oczywiście i tutaj kontekst możemy złapać chociażby przez pogodę lub też dowolne API, które sobie wymyślimy, na przykład łączymy sobie dane z giełdy z tym, co i na tej podstawie prezentujemy odpowiednie treści naszym użytkownikom, także dowolne informacje z internetu możemy sobie spiąć naszym systemem. Oczywiście ważna jest pora dnia i tygodnia, no i również przede wszystkim zachowanie użytkowników, każde kliknięcie, każda interakcja z chatbotem to jest szansa na segmentację i później dostarczenie jeszcze lepszych treści. Tak, dokładnie. Mamy jeszcze dla Was dwa slajdy. Jeden to podziękowanie, najciekawszy slajd, podziękowanie ogromne za to, że wytrzymaliście mimo tego, co się działo dzisiaj z tym internetem i z
z całym webinarem, ale tak jak Joanna obiecała, webinar zostanie do Was też przesłany, także wszystko będziecie mogli sobie na spokojnie odsłuchać. Tak, i przechodzimy do pytań. Tutaj macie nasze dane kontaktowe, gdzie możecie później jakieś pytania, których nie zadaliście w tym momencie, zadać odezwać się do nas. Okej, okay. I odpowiadamy po kolei na pytania. Słyszycie mnie teraz? Tak, słyszę cię. Super, bardzo się cieszę. Udało mi się wrócić chociaż z samym dźwiękiem do Was. Wkleiłam na czata wszystkie pytania, które się pojawiły podczas webinarium. Mam nadzieję, że widzicie je i że wszystko jest ok. Dzisiaj jest jakiś pech kosmiczny po prostu u nas z prądem i ze wszystkim, no ale mam nadzieję, że teraz już do brzegu. Zostawiam, oddaję okay. Wam głos, chłopaki. Dobra, czy klient sam zobowiązał się do dostarczania kontentu, czy to był Wasz pomysł? Tutaj chodziło, z tego co pamiętam, o mFinanse, bo to na tym etapie było zadane to pytanie i już częściowo odpowiedziałem na to pytanie. Jak najbardziej klient dostarczał kontent. Kontent od specjalistów. Bez klienta nie dalibyśmy rady zrobić fajnych, wartościowych treści. To znaczy one byłyby wartościowe, ale niekoniecznie spinałyby się z całym biznesem klienta, więc jak najbardziej tutaj klient był bardzo pomocny od samego początku, od samego pomysłu na to, jak ma wyglądać ten blog, jak mają wyglądać te treści. Wspólnie to przepracowywaliśmy po to, żeby to było ok dla klienta i żeby specjaliści mFinanse mogli się pod tym podpisać, bo oni dostarczali mięso, my to mięso pięknie przerabialiśmy, żeby wychodziły z tego świetne treści. O Hotjara. Czy tak. Tutaj chodziło o Hotjar w stosunku do analizy analityki? Tak? To właśnie niekoniecznie jest wygodniej, ponieważ jeśli badamy sobie grupy treści, to w Hotjarze musimy analizować każdy artykuł osobno. Natomiast my sobie wysyłamy eventy do Google Analytics i mamy obraz całego portalu kontentowego. Też należy pamiętać, że mapy ciepła w Hotjarze nie do końca nam powiedzą prawdę, ponieważ to, że użytkownik przeskrolował do końca strony, niekoniecznie świadczy o tym, że spędził na niej minutę. Mógł spędzić na przykład 15 sekund, bo tak też czytamy artykuły. Po prostu sobie przeskakujemy z treści na treść i sprawdzamy, czy nas to w ogóle interesuje, ale oczywiście jak najbardziej mapy ciepła to jest fajne narzędzie i my to sprawdzamy też, tak samo nagrania sesji. Chociażby dlatego warto sprawdzić, czy na przykład nie wiem, coś na stronie się nie wysypuje na konkretnej przeglądarce. Dlatego no, to jest na pewno must have wszystkich kampanii. Okej, okay, pytanie numer 3. Uciekło mi. Dobra. Jak długie artykuły, czy były zakładane maksymalne ilości słów w tekście? Na to pytanie, Wacława, już odpowiedzieliśmy. Nie było takich ścisłych założeń. Tak jak mówiłem, to była taka średnia, żeby to się po prostu dobrze czytało, żeby użytkownicy byli zadowoleni, żeby nie było też przesytu, znaczy przerostu formy nad treścią. To o to przede wszystkim chodziło. Jak jest zdefiniowana konwersja? Tutaj pytanie było... Była już odpowiedź na ten temat, oczywiście to jest lead, czyli pobieramy lead sprzedażowy, pobieramy sobie kontakt od użytkownika, natomiast mamy wiele mikrokonwersji, zanim do tego dojdzie. Takie dane na pewno zbieramy. Jak długo trwało przygotowywanie całości materiału, od pracy z klientem do finalnego efektu bloga? Powiem szczerze, że w przypadku zarówno mFinanse, jak i Union Investment to były dość szybkie akcje, szczerze mówiąc, bo dosłownie mFinanse udało nam się postawić razem z infografikami, filmami i treściami artykułów w niespełna, chyba odrobinkę ponad dwa miesiące. Niespełna trzy miesiące na pewno już mieliśmy wszystkie treści na blogu. Co jak na to, że współpracowaliśmy z niemal 20 specjalistami, nagrywaliśmy filmy, tworzyliśmy jeszcze grafiki i to wszystko musiało być bardzo ściśle obędowane, zgodne z całą komunikacją klienta, to było naprawdę szybko zrobione, ale to jest zasługa dziennikarzy, z którymi współpracujemy. Po prostu mamy zaufanych specjalistów, z którymi możemy podobne tematy poruszać, dlatego ta praca szła szybko, no i też otwartość ze strony klienta, to jest ogromny plus. Jakie narzędzia analityczne? Tak, do pracy danych. To oczywiście standardowo, głównym naszym narzędziem jest Google Analytics. Te dane puszczamy sobie do Google Data Studio
a także data studio są dane z innych źródeł, systemy reklamowe. Jeśli chcemy się posiłkować danymi z API, to też takie dane sobie wysyłamy. Oprócz tego standardowo narzędzia do badania map ciepła, chociażby Yandex, Metrika czy też Hotjar. To jest taki core naszych działań. Co ciekawe, nie tylko posiłkujemy się, jeśli chodzi o badanie ruchu Google Analytics, ponieważ teraz w dobie adblocków warto sobie jeszcze coś innego na stronie zamontować. Natomiast to zależy oczywiście od projektu. Nie w każdym projekcie montujemy nie wiadomo ile narzędzi. Standardem to jest to, co mówiłem przed chwilą. Jak sprawdzamy widoczność elementów? Tutaj te dane sobie, widoczność elementów wysyłamy do Google Analytics i no, tym nam pomagają programiści, żeby konkretny event wysłać do Analyticsa, który świadczy o tym, że element był widziany przez określoną ilość czasu. Kolejne pytanie. Jakim narzędziem robiliśmy scoring? To jest akurat moje pytanie i chodziło mi o to, kurczę, bo ja też cały czas notowałam pytania, więc nie wiem, czy dobrze złapałam kontekst, ale mignął mi taki kontekst, że coś robiliście, że dawaliście za konkretną akcję danemu użytkownikowi punkty. Mhm. Ja to nazwałam scoringiem. Wiesz, o który moment mi chodzi? Tak. No właśnie, bo scoring możemy sobie robić na poziomie Google Analytics, czyli standardowo zbieramy cele, przypisujemy im wagi. Te dane, na podstawie tych danych możemy sobie w Google Ads tworzyć listy remarketingowe. Natomiast jeśli chcemy to zrobić na poziomie, robimy to też na poziomie narzędzia reklamowego, czyli na przykład montujemy po prostu konkretne zdarzenia w pikselu Facebooka. Piksel Facebooka jest odpalany z eventem w momencie, kiedy na przykład użytkownik pobierze e-book i ten event ma też odpowiednią wagę, czyli określamy właśnie punktację na takiej zasadzie. Okej, okay. Jakie narzędzia do mierzenia skuteczności kontentu są dla Was must have? No przede wszystkim Google Analytics, prawda? No to jest podstawa podstaw tak naprawdę. No bez tego nie można się ruszyć. Hotjar też jest przyjemną rzeczą, która pozwala nam zobaczyć tak naprawdę, gdzie i jak się zagłębiają w nasze treści użytkownicy, czy w ogóle się zagłębiają, bo czasami są artykuły, które niestety nie działają i wtedy trzeba robić lepsze treści. Okej. Okay. Dobra, pytanie od Filipa. Czym różni się copywriter od content managera? Czy content manager pisze treści? Tutaj Filip dostał w pewien sposób już odpowiedź od Asi i Agnieszki, z tego co pamiętam. Powiem tak. Ja na co dzień jestem content managerem i zarządzam tak jakby pracą dziennikarzy, z którymi współpracujemy. Dziennikarze to są de facto copywriterzy, tylko copywriterzy bardzo mocno wyspecjalizowani w danych dziedzinach. Dlaczego ich nazywamy dziennikarzami? Bo bardzo często to są po prostu dziennikarze branżowi, którzy pracują z nami na freelancie, mimo tego, że pracują po prostu w innych mediach specjalistycznych, pracują z nami na freelancie, pomagają nam wspólnie tworzyć świetne marketingowe treści. I tak, jako content manager na co dzień staram się nie pisać. Piszę bardzo dużo maili, komunikujemy się z klientem, zarządzam zespołem kilku osób, które tworzą redakcje różnego rodzaju mediów własnych i wtedy pracujemy z dziennikarzami, więc staram się na co dzień nie pisać za dużo, ale oczywiście są sytuacje, w których trzeba zakasać rękawy i pisać. No nie, na szczęście nie zdarza się to aż tak często. Warsztat oczywiście jest bardzo potrzebny, bo gdybym nie potrafił pisać, to też nie potrafię ocenić jakości tych tekstów i finalnie niekoniecznie dostarczalibyśmy taką jakość, jaką chcemy klientowi. Na całe szczęście
po doświadczeniach marketingowych, także studiach edytorskich, ogólnie o czytaniu, mam tę możliwość, że mogę oceniać warsztat innych i to robię na co dzień. Pytanie o kampanię BB? Tak. Agnieszka, ja bym chciała podpytać o content marketing w B2B. Czy panowie mieli z tym do czynienia? Jeśli tak, co się sprawdza? W branży B2B sprawdza się wiedza, bardzo specjalistyczna wiedza. Tak naprawdę nie wyobrażam sobie dotarcia do klienta biznesowego w inny sposób, jak za pomocą treści, przy okazji których bardzo mocno współpracujemy z klientem. Przykładem może być projekt, który prowadzimy obecnie z firmą 3D Bin Packing. To jest firma zajmująca się dostarczaniem algorytmów do pakowania paczek. Algorytm bardzo skomplikowany, pozwalający w przestrzeni 3D projektować to, w jaki sposób pakować małe paczki do dużych, te duże paczki razem składać na palety i później je magazynować, ewentualnie wysyłać. I tutaj jest mnóstwo szczegółowej wiedzy, którą dostarcza nam klient oraz świetny dziennikarz sprawdzony w tematyce logistyki, sprawdzony w tematyce pakowania. O dziwo, można takich znaleźć. Nam się udało, Jerzy na co dzień z nami pracuje i zachwyca jakością tego, co dowozi. Następne pytanie dotyczy zwiększenia konwersji w e-commerce poprzez blog. Na pewno trzeba się dopasować do momentu, w którym jest użytkownik i mieć przygotowane różne treści, w zależności od tego, czy ktoś dopiero rozważa zakup. Możemy na przykład przedstawić na zewnętrznym portalu, którego jesteśmy właścicielami, chociażby recenzję produktu. Tak. Budujemy w ten sposób wiarygodność. No, na pewno content marketing w e-commerce jak najbardziej. Znaczy, ogólnie content marketing tutaj jest, znaczy wykorzystujemy bardzo ważną cechę content marketingu, czyli dzielenie się wiedzą. Jeżeli nie potrafimy my jako właściciel tego e-commerce przekazać ciekawej wiedzy na temat produktów, które oferujemy, nie potrafimy dać użytkownikowi czegoś więcej, oprócz tego opisu produktu, bo jeszcze oprócz samego opisu produktu jest sposób jego zastosowania, pomysły na to, jak sam klient docelowy może z nim, z tym produktem czy usługą wchodzić w interakcję. Jeżeli takich rzeczy nie dostarczymy, to niestety będziemy przegrywać z konkurencją. Dawajmy ludziom wiedzę, oni są wdzięczni później, bo już mają coś więcej niż tylko zwykły opis produktu czy usługi. Okay, następne pytanie. Jakie najczęściej mikrocele tworzycie w sklepach internetowych? Na pewno w sklepie internetowym, takim po konwersji, po transakcji, mikrocelem może być oczywiście dodanie do koszyka. Oprócz tego możemy mierzyć zaangażowanie na stronie w postaci czasu, który spędził użytkownik. Warto odsiać tych użytkowników do remarketingu, którzy na przykład spędzili tylko 15 sekund na stronie. Oni no, nie będą na pewno mocno zainteresowani. Oprócz tego chociażby powiększenie zdjęcia może być mikrokonwersją. Świadczy to o tym, że użytkownik no, interesuje się tym produktem na poważnie. Jeśli mamy inne przyciski typu wybranie rozmiaru, to wówczas też warto sprawdzić, czy na przykład użytkownik próbował znaleźć rozmiar, nie znalazł go, nie kupił, ale jest w grupie, która mocno jest zainteresowana danym produktem, no tylko po prostu nie było rozmiaru. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak sklep jest zbudowany. Na tej podstawie możemy stworzyć mikrokonwersję. Następne pytanie, jakie wnioski były po badaniu widoczności formularza kontaktowego? Był artykuł, w którym generalnie użytkownicy nie docierali do tego formularza, więc na przykład można formularz dać troszeczkę wyżej, tylko oczywiście tak, żeby kontekstowo pasował do treści. Wtedy trzeba czasami modyfikować nieco treść, zaprosić, prawda, jakimś
ciekawym call to action do tego formularza kontaktowego, albo specjalnie nie dopowiedzieć czegoś w artykule. To jest też bardzo ciekawa metoda, czyli dajemy wiedzę, ale pozostawiamy pewien malutki niedosyt, albo trochę większy niedosyt, tylko i wyłącznie po to, żeby użytkownik, żeby czytelnik skorzystał z formularza kontaktowego i zechciał się skontaktować ze specjalistą. To jest takie lekkie, ale jednak wymuszanie konwersji. I tu widzę ostatnie pytanie, czy zajmujemy się podpinaniem API do chatbota? Tak, zajmujemy się. Generalnie API to jest takie nasze święte źródło danych. W zależności od projektu możemy sobie chociażby, czy w danym regionie było więcej smogu, jak to wpływa na konwersję. Oczywiście nie do projektu będzie taka informacja pasować, więc trzeba to wszystko przemyśleć sobie na początku. No i myślę, że to chyba wszystkie pytania, nie widzimy już nic. Chyba już wszystkie. Mi się też wydaje, że na wszystkie pytania odpowiedzieliśmy. Tak. Ja na czacie wrzuciłam też maila do siebie, więc gdybyście mieli jakieś pytania, też chętnie odpowiem, zwłaszcza jeżeli chodzi o te webinaria, które będziemy też wprowadzić w maju. Do chłopaków też macie maile, więc myślę, że jeżeli jakieś pytania się pojawią, to my chętnie odpowiemy. Bardzo się cieszę, bo ponad 70% z Was dotarło do końca webinarium, mimo naszych kaprysów z prądem. Jest super. Więc jest bardzo fajnie. W sensie nie naszych kaprysów z prądem, ale bardziej kaprysu prądowego. No ale wydaje mi się, że wszystko się udało. Wielkie dzięki chłopaki za współpracę. Myślę, że to było jedno z lepszych webinariów, w jakich brałam udział, więc miło Was było gościć. No dobry komplement, nie? Wielkie dzięki. Więc jesteśmy w kontakcie. Dawid, też dzięki, że byłeś na webinarium. Aga też coś pisze. Mam nadzieję, że do usłyszenia w maju my będziemy dawać znać, co jeszcze planujemy. Super, no to wielkie dzięki za spędzony czas. Jesteśmy w kontakcie. Pozdrowienia. Się. Udanego popołudnia i wesołych świąt, dokładnie. Pa. Mokrego jajka, cześć. Cześć.